Witam Was serdecznie. Dziś Wam zaprezentuję kolejną 124, ściślej E-klasę. Jest to 94 rok, 2,5 diesel, wolno ssący. Postaram się też Wam odpowiedzieć na przykładzie tego auta, czy niektóre 124 warto ratować za wszelką cenę. Sami sobie odpowiecie. Na początku może przejdziemy do oględzin auta. Jest to taki typowo auto użytkowe. Ktoś ten samochód użytkował na co dzień, nie pieścił się z nim. Używał go ile mógł po prostu. Jest to samochód mojego kolegi. Zakup z przedwczoraj. Ściślej z soboty. Więc może po kolei pokażemy samochód. Błotniki, tak jak widać, na auto jest nadszarpnięte zębem czasu. 94 rok. Auto pochodzi z rynku francuskiego. W Polsce jest już kilka ładnych lat. Tak na marginesie, ma bardzo ładne felgi. 16, 8 lochy. Także felgi naprawdę są bardzo ładne. No i po kolei, tak jak powiedziałem, błotnik. No, mówię, ktoś się z tym samochodem nie pieścił. No, maska to wygląda dramatycznie. Znaczy dramatycznie, no do pomalowania, tak. Do pomalowania. Klar zszedł. Słońce francuskie zrobiło swoje, odcisnęło swoje piętno na masce. No, lusterka bardzo ładne, gumy. Tutaj jako tako powierzchu jakiejś korozji nie widać, tu jakieś takie wybrzuszenie, tu też. Auto nie ma szyber dachu. Jest mokre, bo zostało trochę przepłukane, bo po trasie się przybrudziło trochę, bo to taka pogoda deszczowa i tak dalej, i tak dalej. No drzwi w takim stanie są, jak widać. Samochód nie posiada IRDY, ale do wyposażenia to przejdziemy później. Powiem tak, mimo iż po górze samochód nie wygląda aż tak strasznie, no to korozję ma. Korozję ma. Proszę, tu wychodzą progi. Jeden próg, znaczy przód, tył. O, jest tego trochę. Jest tego trochę, aczkolwiek powiem szczerze, patrzyłem na podłogę, to podłoga, no o dziwo, zdrowiuteńka. Pogoda zdrowiuteńka. Tu też jest zdrowo, wygląda na to, że ktoś już się tym zajmował. Ktoś już o to tutaj zadbał. Błotnik też był robiony. Tutaj o, pęknięcie, cyk. Jest to E-klasa, wiadomo, zderzak malowany w kolorze, klapa z chromem, z blendą. Tutaj proszę, jaki bąbelek. Zajrzymy sobie do kufra. No w kufrze, jak to w kufrze, no widać, że auto było użytkowane. Co tutaj mamy pod podłogą? No ale popatrzcie na tą podłogę. Tu jest korozja wynikająca z otarcia od tego plastiku. Jakiś taki niefortunny wymysł inżynierów Mercedesa. Jakieś gąbki dać czy coś, to oni tak to postawili, po prostu położyli plastik, niech leży na metalu. No wiadomo, tu się też wsadza towary, bagaże, pierdoły, różne inne. Pracuje, trzęsie się, no i się obciera. No ale podłoga w porządku, tak jak powiedziałem wcześniej. Klapa tutaj, taki bolączka tej klapy. A co poza tym? Kolejna piękna lufelga, 16. Tutaj o, cyk. Niech nam się naostrzy. No, no a także przykład tego egzemplarza pokazuje,
że samochody z Francji też korodują. Chociaż tak jak powiedziałem wcześniej, no samochód kilka lat jeździ w Polsce już ładnych, więc piękny zapach robki. Naklejeczki są. Tutaj na dachu nic nie widać. To są krople wody. Dach ogólnie prezentuje się przyzwoicie. Drzwi jedne, drugie. Ale tutaj też kolejny próg. O, proszę. Tu się dzieją cuda. Cuda nie widy. No, nie zwracajcie uwagi na to, czy auto w środku jest czyste, czy brudne, bo to było auto kupione za naprawdę niewielkie pieniądze. No i kolejny, proszę. O, też już wychodzi. Jeszcze trochę czasu i no i mogą się zrobić dziury. Słupek też w ładnym stanie. Tu widać, że jakieś zaprawki były robione. Guma na lusterku ładna. Błotniki w tym aucie wyglądają następująco. Tak jak się to prezentuje. Tu już coś też go podbiera. No ale niestety auto ma swoje lata, tak jak powiedziałem, 94 rok. I teraz proszę sobie odpowiedzieć. Każdy niech sobie odpowie, jak ktoś kupuje Mercedesa za kilka tysięcy złotych w takiej konfiguracji, no z takim silnikiem, gdzie tych silników no już w E-klasie, czyli od 93 roku było trochę, czy warto w niego inwestować. Ja powiem może inaczej, kilka tysięcy za takie auto. No, trzeba doliczyć 15 do 20 tysięcy za malowanie całego auta, za naprawy blacharskie. Coś tam pewnie mechanicznie też będzie do porobienia, bo mówię, auto, no nikt się z nim nie pieścił, tak? Robił ktoś to, co musiał przy tym samochodzie. No i teraz w auto by trzeba było zainwestować powiedzmy 30-40 tysięcy, żeby zrobić z niego taki fajny okaz. Tylko czy te pieniądze potem z tego auta są do odzyskania? Tak jak powiedziałem, zwykły silnik 2,5 wolno ssący. Zaraz go pokażemy, potem go odpalimy. Cały motor. Tu też jakieś już widać naprawy były. Sam motor, sam silnik chodzi fenomenalnie. Naprawdę chodzi fenomenalnie. Tak jak przystało na mercedesowskiego diesla. Poduszki pod silnikiem są do wymiany. Pod skrzynią też. Bo wali to. To po prostu słychać, szczególnie przy odpalaniu, czuć to tak, odpalaniu, gaszeniu auta, to czuć. Dobrze, może teraz sobie przejdziemy do środka. Jeszcze wam pokażę wygłuszenie, jak wygląda. O, tak jak opuścił fabrykę, tak to tutaj jest. Nie będziemy do końca domykali. Pokażemy środek. Środek jak środek. No, w środku jest skóra. Środek jest skórzany, skórzane boczki. Bardzo ładnie się prezentuje ta marszczona skóra. Mnie się osobiście strasznie to podoba. No, fotel kierowcy. Co ciekawe, auto ma przebieg taki, jaki wam pokażę. Czy jest to udokumentowany przebieg? Nie, po prostu taki jest i tyle.
No i teraz popatrzcie na to. Jest delikatne przetarcie, nie ma żadnej dziury, nie ma żadnego wygryzienia. Po prostu boczek jest troszkę przetarty. Także jak ktoś mówi, że auto ma 200 tysięcy i wytarganą dziurę, no to sami sobie odpowiedzcie na to, czy tak jest faktycznie. Tutaj tył tego auta. No, też kanapa skórzana. Ach, te marszczone boczki są przepiękne. No i oczywiście skórzane zagłówki z tyłu. Spróbujemy je postawić. Jeden działa. Drugi też. Moim zdaniem tak to się prezentuje. Kanapa z postawionymi zagłówkami prezentuje się o wiele lepiej. Dobrze, przejdziemy sobie do środka. Podpalimy bestię. Przebieg tutaj jest 412 tysięcy. Czy ten przebieg jest, tak jak powiedziałem, rzeczywisty? Tego nie wie nikt. Tego nie wie nikt. Auto nie ma żadnej książki serwisowej. Patrzcie, jak to auto pali. Świece gasną. Cyk. I odpaliło. Tam też jest układ wydechowy nieszczelny. Dlatego też słychać go trochę bardziej niż normalnie. A tu jakieś radio można wyłączyć. Klimatyzacja na pokładzie. Skórzana tapicerka. To już było mówione. No i co? Manualna skrzynia biegów. Jedna poduszka, druga poduszka, podłokietnik tu, podłokietnik jest też również tam. Zobaczymy, czy się zagłówki klepią. O, jeden i drugi, poszło, złożyły się, czyli mechanizm składania zagłówków sprawny. No i teraz, moi drodzy, sami sobie odpowiedzcie na to, czy w takie auto warto inwestować. Inaczej, rozchodzi się o to, czy... No bo nikt nie wie, jak mu się potem życie ułoży i czy przy ewentualnej sprzedaży takiego auta, jeśli go wyremontujecie, jeśli wsadzicie w niego kupę kasy, czy będziecie w stanie te pieniądze za ten samochód odzyskać. No mi się wydaje, że nie. Nie w tym silniku i nie z tym wyposażeniem, które no moim zdaniem jest ubogie. Jest ubogie. W tym egzemplarzu. To, że są lusterka ustawiane elektrycznie, to no i działają nawet, proszę. Lusterka działają. Szyby też. Nawet są z automatem. Jedna szybka. Druga szybka. No też, tak jak powiedziałem, warto sobie odpowiedzieć, czy jest szansa, żeby odzyskać te pieniądze potem. Bo to nie sztuka wziąć, kupić samochód za parę tysięcy, włożyć w niego kupę kasy. Włożyć w niego kupę kasy, no a potem co dalej z tym samochodem, tak? Ktoś będzie chciał sprzedać, powiedzą mu, panie, 2,5 litrówek jest bardzo dużo. No i auto po prostu zostaje z tym samochodem. Się okaże, że wychodzą jeszcze jakieś dodatkowe koszty, które nie były widoczne, bo tak naprawdę tam, jeśli chodzi o korozję, tam pod tym tylnym zawieszeniem, a w sumie w tylnym zawieszeniu, wózek się ściągnie, to wtedy się widzi, co tam tak naprawdę siedzi. Dobra. Do tyłu. Piękny zapach. Zapach spalonej ropy, no coś cudownego z diesla Mercedesa. Sobie wrzucamy do silnika, otworzymy znowu maskę. Samo do wymiany. A tak poza tym pracuje dalej. Równiusieńko. Nie krztusi się, nie dławi. Ma moc. No
najlepsze jest to, że takie stare auto z takim przebiegiem i wciąż jeździ i nie zanosi się na to, żeby ten samochód tracił ochotę do jazdy. Jeszcze raz rzut na samochód. Typowy clean. Pytanie, po co kolega kupił ten samochód? Bo lubi te auta. Bo kocha te auta. Po prostu. Czasami warto im dać drugie życie, a czasami warto, żeby one dały życie kilku innym. 250 w diesel, E-klasa, 94 rok. Pomimo prawie 30 lat na karku, wierzcie mi, że ten samochód potrafi dać frajdę z jazdy. Potrafi. Zresztą miłośnicy Mercedesów W124 to wiedzą. Dlatego nim jeżdżą. Jeszcze wam powiem taką rzecz. Moją pierwszą 124 kupiłem w 2006 roku. Auto miało 13 lat, to była też 250, ale na wąskiej głowicy. Kosztowało to 17 najniższych krajowych pensji na tamten czas. Niewiele ponad 15 tysięcy złotych. Dzisiaj za najniższą krajową, za 17 najniższych krajowych, czyli przelicznik, tak jak w 2006 roku, można kupić Mercedesa za około 60 tysięcy złotych. Podkładając taką pensję, to będziemy mieli po 17 miesiącach około 60 tysięcy złotych. W 2006 roku 13-letni Mercedes W124, ale golas, totalny golas, tylko miał wspomaganie i poduszkę kierowcy. Kupowało się takie auto, po prostu się nim jeździło, nie patrzyło się, co trzeba zrobić, po prostu się lało ropę i się jeździło. No dzisiaj kupując takiego Mercedesa za 60 tysięcy złotych, też się będzie lało i się będzie jeździło. Bo w takiej cenie samochód to już no... już będzie taki bardzo dobry do jazdy. Popatrzcie, kontrolki się pozaświecały jakieś. Płyn do spryskiwaczy, czujnik ABS-u, no i hamulec postojowy. Jeszcze zobaczymy tu podłogę, bo tak naprawdę powiem wam, że tu nie zaglądałem, tylko od dołu. O, kabelki, ale też jest zdrowizna. Nie ma nic, żadnych dziur, nie ma niczego. Dobrze, moi mili. Koniec tych dymałów. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Nie sądzę, żeby przed świętami coś się jeszcze trafiło. Znaczy przed świętami na pewno nie, ale zapraszam was do oglądania filmu, który będzie kręcony tuż po nowym roku. Ponieważ powiem wam, że ja też poczyniłem pewne zakupy dla siebie. A co to będzie? No to moi drodzy, to wam pokażę po nowym roku. Bo auto jeszcze nie jest w Polsce, samochód jest kupiony, ale dopiero jedzie do Polski. Będzie dopiero po nowym roku. Także z chęcią wam zaprezentuję mój ostatni zakup. Wiadomo, święta, trzeba prezenty robić. A który facet może zrobić sobie prezent, żeby ten prezent zadowolił go samego? No wiadomo, on sam. Także wesoły świąt wam życzę, posiadacze Mercedesu W124. Cieszcie się, że je macie. Kupujcie kolejne i zapraszam na film po nowym roku. A będzie petarda, zobaczycie. Będzie petarda. Pozdrawiam, na razie, cześć.